Dzień dobry moi drodzy, witamy się z wami w ten piękny pierwszy dzień wiosny. Jak widzicie, pogoda jest niesamowita. Jesteśmy tu dzisiaj dzięki temu panu. To jest Piotrek, którego możecie kojarzyć z kanału Górski Furman. I Piotrek zaprosił nas dzisiaj, żeby zrobić fajną akcję. Ania jest za kamerą. Będziemy dzisiaj robić coś fajnego, będziemy sprzątać górskie chatki. Chatki, do których często jeździmy, spędzamy w nich często czas. Niektórzy z nas nawet śpią w takich chatkach. I wiecie, w czym jest problem? Turyści, którzy tam chodzą, bardzo często zostawiają śmieci. A my, jako że mamy terenówki, w tym wypadku bardzo dużą terenówkę, mamy możliwość bez problemu te śmieci pozbierać. Jedziemy teraz do chatki, gdzie będziemy zbierać śmieci i mam nadzieję, że będzie to dla was dobry przykład, żeby każdy z was pojechał do swojej ulubionej miejscówki, czy to nad rzekę, czy nad jezioro, czy w góry, czy na jakąś polanę, tam gdzie lubi spędzać czas. Wziął ze sobą worek na śmieci i po prostu pozbierał śmieci. Nie mówię o swoich śmieciach, mówię o śmieciach innych, ale my mamy możliwości, dlatego będziemy to robić, bo chcemy, żeby otoczenie, które lubimy, było zawsze czyste i z okazji pierwszego dnia wiosny robimy taką akcję i po prostu niech każdy weźmie worek, terenówkę i coś posprząta. Co, nie ma cykorłapki? Nie ma. To jest w ogóle fajne rodzinne auto, można w trzy osoby jeździć z przodu. Podoba mi się. No. Zawsze chciałem mieć auto z kanapą właśnie. Z przodu. No, czekaj, poprzę. Ogranicznika nie znaleziono. Dobra, mam drzwi. Zrobimy sobie klimatyzację. Masz klimatyzację. A, no tak, Land Rover Defender ma takie super patenty, że tu przez podszybie wpada powietrze. To się bardzo dobrze sprawdza w lecie właśnie, jak jest upał, się jedzie gdzieś dalej, no to na Rumunii się nam to sprawdziło perfekcyjnie w zeszłym roku. Mi się podoba kompas. Ja lubię kompasy, podobają mi się, tylko ten jest taki biedny. A to jest inspiracja od nieżyjącego już Romualda Koperskiego, bo on takim Defenderem tylko długim przemierzył całą Syberię. Przejechał z Curychu do Nowego Jorku i właśnie przez niego się zakochałem w Defenderze, a miał właśnie taką busolę. A to jest normalne. A tutaj alkohol jest w środku? Wiem, nie sprawdzałem, ale wątpię. Jakby był, to już by ktoś wypił. Na czarną godzinę można by tam coś wlać. No. Jak widzicie, jeszcze u nas jest trochę śniegu, ale mam nadzieję, że to już końcówka. Jak mawia Robert Makłowicz, przedwiośnie. Przedwiośnie. Jesteśmy w środku w chatce, jednej z licznych tutaj u nas w górach. I jak widzicie, tutaj nie jest najgorzej. Zdarzało nam się naprawdę wejść do środka i był pozostawiony taki syf, tyle rzeczy, tyle śmieci. Tutaj naprawdę nie jest najgorzej, ale też spotkaliśmy ludzi, którzy już tutaj ogarniają z zewnątrz. Naprawdę warto o takie miejsca dbać, żeby każdy, kto przyjedzie po nas, żeby mu było miło, przyjemnie i żeby mógł spędzić miło czas w takim miejscu. Tutaj jest taki składzik na drewno i na różne rzeczy pozostawione. A, jest trochę śmieci do zabrania. Idę po worki. Mnie to zawsze najbardziej zastanawia to, że ktoś przyjdzie z pełną flachą, która waży więcej, a potem pustej już za sobą nie weźmie. Która jest tak jedną trzecią lżejsza. No bo pusta już nie jest potrzebna. No ja wiem, wiem. Tak uważam. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. A właśnie, a propos papieżaków. Właśnie o tym mówiłem, że to jest tragedia. A propos papieżaków, to głównie kobiety je zostawiają. I my już w naszej ekipie mamy wyrobiony nawyk, że na przykład paląc ognisko, zabieramy je ze sobą i jak wszyscy już skończą jeść, to je palimy. Nie zostawiamy tego, bo potem jest taki rozpierdziel w krzakach, że jak się popatrzy z góry, to taki niezbyt przyjemny widok, nie? Można coś zakopać, nie? No, ale to jest fakt, że ten syf najbardziej zostawiają kobiety. Znaczy ja jestem ogólnie odporny na takie rzeczy, ale no drażni mnie bardzo, jak jest dosłownie jesteśmy, no... A nic to nie chwycisz kosztuje... Chwycisz się jak pieczątkę na rajdzie do tego A nic to nie papieżaka. Kosztuje, żeby no. Butem trochę odgarnąć, albo podnieść większy kamień i tam to schować. Od razu jest po kłopocie.
Tylko wiesz, jak nie dopity, to zostaw. Myślisz, że ktoś tu wróci po to piwo, żeby nie, to dopić? Nie. Miałam na myśli te, wiesz, butelki szklane. Znaczy tak, no wiadomo, że jak leży jakiś taki mocny alkohol, jak jakaś woda, bimber czy coś, no to tego nie wyrzucamy, no bo to jednak można zużyć. Ale piwo otwarte? Całe piwo, chcesz? Nie, dziękuję. Ale patrz, tu na przykład ktoś faktycznie zostawił całe piwo, całą kolę. Spoko, jak najbardziej. Ktoś przyjdzie spragniony, może się napić. No ale otwarte piwo zostawiać po co? A świeczniki usuwasz czy zostawiasz? Nie, świeczniki spoko. Chociaż w sumie to są śmieci, jakby nie było. Zaraz zobaczę. Tylko wyleję to piwo. A widziałeś chleby? Tak. Chyba się już za bardzo nie nadają do spożycia. Wydaje mi się, że najgorzej jest, jak ktoś zostawi pierwszy worek, nawet małą reklamówkę, bo potem to już powstaje reakcja lawinowa i jak ktoś to zobaczy, to każdy po kolei. Dorzuca do kubki. Tak, dołożę jeden worek, przecież się nic nie stanie. No, później są efekty, że trzeba rozwijać worek za workiem, żeby to pomieścić na wiosnę. Tak samo jak wiecie, na przykład, nie wiem, czy ktoś kojarzy, ale byliśmy na Pogorii rok temu. Właśnie też tam kilka worków leżało. To jest dokładnie to, co Piotrek mówi. Zobaczy ktoś śmiecia, a jak tu leży śmieć, to ja koło niego mogę położyć, bo na pewno ktoś to zabierze, no nie? No tak, w końcu ktoś to zabierze, ale skoro przyniosłem tutaj tą butelkę, to mogę ją odnieść na dół, co za problem? To jest taka mentalność tutaj nasza. Śmierdzi starym browarem. Prawie się pożegałem. Aż tak? Jestem tak wrażliwy na takie zapachy. Ja podchodzę od razu z zatkanym nosem, bo nie mam tej obawy. Czekaj, to tak podejdzie. No, Antek nie karmi kota, bo mu tak śmierdzi karma. O, zatkany. Szykowny pachunek. Wygląda jak trup i śmierdzi jak trup. Albo i gorzej. No. Dobra, najgorsze zapakowane, teraz resztę i jest git. Jeszcze mam takie pytanie do niektórych małolatów. Jak idziecie na przykład do swojej babci albo wujka, to też mu na domu się podpisujecie, kiedy u niego byliście? Czy nie? Nie wiem, po co coś takiego robić. Co to jest, jakaś pamiątka? Czy każdy ma z was telefon? Zróbcie sobie zdjęcie z chatką, nie musicie już po niej pisać. W sumie pierwszy raz mam okazję tak sobie pomacać Defendera i stwierdzam, że to jest fajne auto, mimo że to Land Rover. Jakby co, to ja jestem uprzedzony do Land Roverów z pewnego powodu. Mój wujek Marian, pozdrawiam, bo może to oglądasz, ma właśnie takiego Disco trójkę? Chyba trójkę, nie? Nie wiem, nie znam się na tych autach. I z tego co wiem, to auto więcej stoi na warsztacie niż jeździ. Jakoś tak, kurde, nie wiem, to oświadcza mnie w przekonaniu, że te auta są jakieś kiepskie. Ale Defenderów za bardzo się nie widuje, jest ich bardzo mało. To jest pierwszy, który sobie mogę podotykać. I to wszystko tu jest tak toporne, że chyba jedyna wada tego auta, że cieknie. Chociaż ten nawet jest w miarę suchy. Nie patrzyłem z przodu na silnik. Fajne, podoba mi się. Nie chciałbym takiego mieć, ale podoba mi się. Masz łańcuchy? Nie. Damy radę bez? Ale mam dwa bary w koło. To trzeba rozpędzić trochę. O, troszkę się pilnę i pewnie. Jak widzicie, zima u nas nie odpuszcza, ale już niedaleko. Tak naprawdę tylko w jakichś zacienionych miejscach jeszcze jest śnieg. Także myślę, że jeszcze kilka dni
Wszystkie drogi będą przejezdne. Misiek! Hej! No to, co to za skakanie na ludzi? Właśnie patrzę, na dole auto stoi. Co? Ale powiem ci, że w takim porządku... Beskidzki niedźwiedź, tak? Tak. Zobacz, jaki ma ten. Łapy jakie zostały. No ale powiem szczerze, że jakbym taki ślad zobaczył gdzieś w górach, no to bym się zastanawiał, czy to niedźwiedź. Myśmy sprawdzali, niedźwiedź ma takie trzy... On ma takie pazury. Jak jest od niedźwiedzia, to jest tak, jakbyś wydrapał takie trzy ten, a ten ma jednak takie opuszki, nie? No ale to już trzeba posprawdzać. Ja bym szła. Teraz miś, chodź. A teraz przyjechaliśmy na moją ulubioną bazę, w której często przebywam i która jest bliska mojemu sercu, ponieważ przyjaźnimy się z Januszem, który jest właścicielem tego miejsca. Ona funkcjonuje w sezonie letnim jako obiekt wypoczynkowy. Można tutaj spędzić noc, miło, fajnie spędzić czas przy ognisku. Można tutaj wędrować w różne ciekawe miejsca. Jeździć też, bo też jest teren prywatny. Jest jakby otwarta na ludzi dobrej woli i dobrych ludzi. No i co? I bierzemy stąd śmieci. Okazało się, że po tej zimie na szczęście ich wcale tak dużo nie ma. No ale zawsze się coś znajdzie gdzieś w zakamarkach, więc też to pozbieramy i wieziemy na dół na śmietnik. Jest coś do zabrania? Jest. Nie dużo, bo nie dużo, ale jest. No ale tutaj to jest porządek, patrzę. No. Wie, co się pali? O, teraz no. Jak ci się podoba? Mały glow up i mogłabym mieszkać. Patrzcie, jaki ładny próg z Witary. Chyba z Witary. Taki suzukowy się wydaje. Też warto takie rzeczy zebrać zawsze, jak gdzieś się spotka w lesie. Fajnie by było mieć pick-upa do takich zadań, bo przynajmniej nie musielibyśmy tego do auta dawać. No ale jak się zawinie worek w worek, to nie śmierdzi. Aż tak. Da się przeżyć. Dobra. No i co, ile się tego uzbierało z tych dwóch chatek? Popatrzcie, tylko dwie chatki. Chwila roboty. A ile śmieci zabrane? Przyszedłem tutaj pewnego wieczoru, bo przyszedłem na noc. No i wchodzę i mnie cofło, bo w chałupie siwo. I mówię, co robicie? No palimy, ale nie chce się palić, nie ma ciągu w kominie. Ja wchodzę, patrzę się w piekarniku, naładowane drzewa i próbują to rozpalić, a obok są drzwiczki, na których pisze, tu palimy i jest palenisko, gdzie jest normalnie przewód kominowy. I pytam się ich, czy widzą tutaj gdzieś w piekarniku przewód kominowy? Aha. No musi być przewód kominowy. Ale niektórzy o tym nie wiedzą, no. Podstawy takie. Tutaj mamy taki piekarnik. Założony kamieniami, żeby nie palili. No a palenisko jest normalnie tutaj. Tu jest popielnik. No ale jak się nigdy takiego pieca nie używało i się jeszcze nie myśli, to potem są takie skutki, że chatka jest okopcona. Aha, bo to jest jeszcze... Tak, bo to jest w ogóle jeszcze... Wszystko okopcone, przypalone. To jest którą przywiozłem, bo tu tak. Kiedyś złomiarze przyszli i buchnęli blachę z pieca, nie? Tak. Jedzenia też nie zostawiajcie w chatce, bo potem nie wiadomo, ile czasu ono będzie leżeć. I uwierzcie mi, że czasami zapach nie jest zbyt przyjemny tego wszystkiego. Wiadomo, że jakieś takie suchy zamknięty prowiant można zostawić, ale jeżeli już coś otworzycie, albo jest to coś świeżego, a już, bo nie daj Boże, nabiał albo mięso, nie zostawiajcie tego nigdy, bo to może tutaj przeleżeć jakiś czas. Widzieliście przed chwilą właśnie, jaka tutaj jest droga, więc tylko w grę wchodzi samochód terenowy i trzeba sobie z tym radzić, dlatego właśnie dzięki tej możliwości, że jeździmy takimi samochodami, no to też staramy się to wykorzystywać w dobrym celu i zbierać te rzeczy, które ludzie za sobą zostawiają, a niekoniecznie ich miejsce jest w lesie. Na pewno ich miejsce nie jest w lesie. Chciałbym przy okazji zaprosić was wszystkich, żebyście sobie zerknęli na kanał Piotrka. Piotrek to jest fajny chłopak, który też kocha offroad, a przy okazji kocha stare ciężarówki, stare terenówki, stare maszyny różne budowlane jak Fadroma i inne takie sprzęty. Piotrek dopiero zaczyna, ale obiecywał, że będzie robił filmy regularnie i będziemy go trzymać za słowo. Także jak chcecie zobaczyć przygody Land Rovera i Piotrka,
to wbijajcie na jego kanał, na pewno coś tam ciekawego się pokaże. Jest ogólnie trochę miszmasz, bo tam są i jakieś relacje z wyjazdów, i jakieś właśnie rozruchy starych sprzętów, ale ogólnie będzie pewnie dużo druciarstwa, także to jest tylko dla ludzi o mocnych nerwach, bo ja jestem patenciarzem strasznym i no i niestety muszę się z tym pogodzić. Próbowałem to zmienić, ale jakby... Słuchajcie, są kanały o profesjonalistach, a są kanały o druciarzach takich jak my, no i z tego powodu tu pewnie jesteście, także zapraszamy. Ja już na przykład bardzo dużo podejrzałem do mojego projektu na kanale Antka, jak buduję swoją zmotkę właśnie. No ja wiem, że Mimiś jest motywacją dla wielu, wiele zadajecie pytań odnośnie różnych patentów Mimisiu i ja się cieszę. Kopiujcie, róbcie to co ja robię, bo jak wiem, że się to będzie sprawdzało, to wam o tym mówię i róbcie, wam też się będzie sprawdzało, a przynajmniej da wam nowe doświadczenie. Można zawsze, nawet nie całość, ale wybrać z tego kwintesencję taką właśnie dla siebie. Kiedy zaczynasz swoją zmotkę robić? Jak rozbiorę tego gaza, co kupiłem i wybiorę po prostu lepszą ramę. A będziesz nagrywał filmy ze zmoty? Będę nagrywał, ale to będzie takie dość rozłożone w czasie, bo wpierw muszę zrobić tego gaza na oryginał, bo on już czwarty rok się buduje i pasowałoby go w końcu zrobić. Także jak chcecie oglądać przygody gaza, Land Rovera, Defendera i różnych innych sprzętów, wbijajcie do Piotrka, a my lecimy dalej. Zapraszam.